Przed nami największa walka w historii polskiego MMA, a zatem nie mogłem pozwolić na to, abyście nie usłyszeli trochę więcej materiałów przed tym wydarzeniem. Tak jak wcześniej wspominałem, trudno się połączyć z dziewczynami czy też z ich sztabem, ale za to udało mi się połączyć dzisiaj z zawodnikiem, który przez ostatnie miesiące był dość blisko Karoliny Kowalkiewicz. Ona także stoczy niedługo swój bardzo ważny pojedynek z Marcinem Wrzoskiem. Przy mikrofonie Dominik Durniat, to jest 29. gorąca linia, a ja dzisiaj Was zapraszam na bardzo obszerną zapowiedź UFC 205 w Nowym Jorku z walką Kowalkiewicz-Jędrzejczyk, z walką McGregor-Alvarez, z samymi innymi także wielkimi pojedynkami oraz oczywiście równie niekrótką rozmowę na temat zbliżającego się KSW 37 i starcia Marcina Wrzoska z Arturem Kornikiem-Sowińskim o pas wagi piórkowej tejże organizacji. Zahaczamy też o kilka innych tematów. Myślę, że bardzo fajna rozmowa, prawie godzinę trwała, więc każdy znajdzie coś tam dla siebie. Jeśli Wam się będzie podobało, to myślę, że Marcin Wrzosek jeszcze nie raz zagości w gorącej linii, bo jest to rozmówca, z którym absolutnie na każdy temat związany z MMA można porozmawiać na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Przypominam, że patronem tejże audycji jest firma Manto, www.mantoshop.pl. To jest oficjalna strona tej firmy w Polsce. Zapraszam Was do kupowania ich produktów, jeśli tylko potrzebujecie odzieży na co dzień, odzieży na trening. Co tylko sobie wymarzycie, na pewno znajdziecie też, polecam, świetne gi do brazylijskiego jiu-jitsu. Naprawdę najwyższa polska i światowa jakość, dlatego też jeszcze raz Was zapraszam, www.mantoshop.pl. A teraz przed Wami Polish Zombie, Marcin Wrzosek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest wieczór 11 listopada. A zatem wszystkiego najlepszego, Marcinie, z okazji urodzin, imienin. 100 lat, 100 lat, 100 lat, rośnij duży. Dziękuję bardzo, dziękuję szczęśliwy. Bardzo. Jak już się możecie domyślić, ze mną jest jeden z najlepszych polskich trash talkerów i zdecydowanie jeden z najlepszych polskich piórkowych także. Chciałem powiedzieć co innego, ale zostańmy przy sporcie. Okay. Marcin Wrzosek. Okay. Tak się trzymajmy. Nie wiem, czy najlepszy trash talker, ale staram się. No, bez wątpienia, to widać. Aczkolwiek ostatnio jakoś tak przystopowaliście wymian na Facebookach, czy też Twitterach to z znaczy, Kornikiem. Wiesz co, no mówię, no, po, nie wiem, czy śledziłeś naszą wymianę po konferencji, bo było dość ciekawa, ale szczerze mówiąc to już skupiłem się na treningach, nie mam czasu na głupoty, więc wiesz jak jest. Szkoda, bo to wiesz, dostarczałeś fanom bardzo wiele radości każdym swoim wpisem razem z Kornikiem, naprawdę robiliście to dobrze. Kto lepiej, to ja już nie będę w to wchodził, to już musicie sami. Zostawmy to, tą ocenę fanom, ale spokojnie, jeszcze dużo ode mnie ciekawych rzeczy usłyszycie. No właśnie, a też tych ciekawych rzeczy dzisiaj trochę usłyszycie, bo zamierzamy z Marcinem między innymi zapowiedzieć jutrzejszą galę UFC 205. Tak jak wcześniej wspominałem przy rozmowie z Peterem i z Krzyśkiem, uważam, że Marcin Wrzosek jest jednym z najlepszych polskich zawodników, jeśli chodzi o poziom wiedzy oraz sposób prezentowania jej na temat MMA polskiego i tego światowego, dlatego też zaprosiłem go dzisiaj do tej rozmowy, ale zanim porozmawiamy o tym wiekopomnym wydarzeniu, to jednak skupmy się na tobie. Widziałem, że bardzo żywo reagowałeś na wybory w Stanach. Czemu cię to tak interesowało? To znaczy, generalnie to mnie trochę rozśmieszyło, wiesz co, nie jestem zbyt zaangażowany w politykę, ale te wybory były dość ciekawe, no, ze względu na kontrowersje, jakie tam się pojawiały, ale szczerze mówiąc nie wiem, kto ma śmieszniejszych polityków, czy Amerykanie, czy my tutaj, więc zostawmy politykę politykom. No dobra, a jak się bawiłeś na Halloween, bo widziałem, że miałeś ciekawy strój bardzo. To znaczy nie, to było akurat z zeszłego roku, wiesz, zdjęcie. W tym roku byliśmy tam ze znajomymi u naszych trenerów od zapasów i Kasi i Sadury i tak sobie, że tak powiem, delikatnie pobawiliśmy się, no ze względu też na zbliżającą walkę, już nie czas na imprezowanie, teraz czas na robotę. No właśnie, to odłóżmy czas, nasze imprezowanie i inne głupoty na bok. Powiedz, jak przebiegają twoje przygotowania, jak się czujesz, no i jak się nastawiasz, no bo nie ukrywając, chyba jest to twoje największe wyzwanie i też takie karierowo największa walka w twojej przygodzie ze sportem. Zostało
4 tygodnie, 3 tygodnie do tej walki. Jezu. 3,5 chyba, no Jak ten czas szybko 3,5 leci. tygodnia. No naprawdę, przygotowania to idą naprawdę rewelacyjnie. Kurczę, nie ma żadnych kontuzji, waga leci w dół, więc jestem po prostu zadowolony. A tak naprawdę to wszystko zweryfikuje klatka. To prawda, to jest jak dla mnie, zresztą każda kolejna walka jest dla mnie najważniejsza, ale ta to będzie ukoronowanie mojej kariery. Moja pierwsza walka o pas i to nie jakiś tam byle jaki pasek, tylko naprawdę znaczący w Europie pas, przynajmniej dla mnie. Pewnie wielu czytelników forum MMA Rocks podważy to i będzie przeciwna, ale dla mnie będzie na pewno ten pas ładnie wyglądał mnie na półce. Na półce nie będziesz z nim chodził wszędzie, tak jak Conor na No przykład. będę, oczywiście, że będę. Pierwszych parę tygodni, dopóki reumatyzmu w biodrach nie dostanę, będę go nosił. No dobra, to skoro już jest przesądzone, że go zdobędziesz, tak? No, inaczej trudno, żeby się No, inaczej. ustaliliśmy już, tak? No, Czyli już to inaczej. ustaliliśmy, Znaczy, okej. ty ustaliłeś, no ja nie będę dyskutował. Co prawda jesteśmy daleko, ale się niedługo spotkamy, także No jasne, nie jasne. będę ryzykował, no ale skoro już ustaliłeś ty, że na pewno go zdobędziesz, to powiedz, w jaki sposób to zrobisz. Poprzez wygranie walki z konikiem. Szczerze Domyślam mówiąc, się, że nie go nie zabierzesz wiem. jak Conor, ale. Chciałbym go znokautować, ale jeżeli go poddam, jeżeli wygram przez decyzję, to też będę zadowolony. Więc, ale naprawdę chciałbym w końcu jakiś nokaucik zapisać do mojego rekordu. A jak twoje śródręcza? No, szczerze mówiąc, od czasu, kiedy zdjęli mi gips, od razu w tym samym tygodniu zacząłem uderzać tą ręką i nie miałem z nią żadnych absolutnie problemów. Jest trochę, jak się na nią popatrzy przez dłuższą chwilę, to wygląda co najmniej dziwnie, ale nie przeszkadza mi to napierdalaniu ją. Jak się na nią dłużej popatrzy, to wygląda dziwnie. Okej, no to po prostu nie będziemy dłużej patrzeć, żeby nie było dziwnie. A Dokładnie. powiedz coś, czy coś nowego, coś ciekawego włączyłeś do swoich przygotowań przed tym pojedynkiem? Zobaczymy, powinniśmy spodziewać się jakichś nowości Tak, wprowadziłem coś nowego, byłem na jednym treningu jogi. Naprawdę? Tylko I jednym? zobaczymy, jak to zadziała. No tylko na jednym. Spodobało mi się, ale szczerze mówiąc, wolę zamiast tego wrócić jakiś inny trening, bardziej konkretny. Zobacz, teraz ostatnio nie Eddie, tylko Diego Sanchez walczył z Heldzikiem i jemu się joga bardzo przydała. Tam te nogi już No chwilami. widziałem, to nogi naprawdę po prostu takiej gibkości w nogach to jeszcze nie widziałem nikogo, a pewnie jak wiesz, przed tą walką Marcin przyjeżdżał, był u nas parę razy na sparingach i naprawdę był w świetnej dyspozycji, naprawdę ta walka, no szkoda debiutu, ale no, według mnie Marcin się fajnie pokazał, szkoda, że tam był w tym Mexico City, jednak ta wysokość ponad poziomem morza robi swoje, no nie? A jak wiadomo, Diego Sanchez trenuje w Albuquerque, gdzie też mają jakąś tam porządną wysokość i on Półtora jest tysiąca, tak? przyzwyczajony do tego. I no, nie znam dokładnych liczb, ale dziękuję, że po coś cię tutaj mam, prawda? Właśnie to jest chyba pierwsza rzecz, którą powiedziałem, o której nie wiedziałeś, jeśli chodzi o MMA. Ale no, było widać, że to jakby odbiło się trochę na jego kondycji. No nie, w drugiej, trzeciej rundzie już nie było tego zrywu, ale pierwszą rundę naprawdę zobaczył rewelacyjnie. No ale jednak walka to 3 rundy. No niestety, a myślisz, że jak będzie wyglądały kolejne kroki Marcina? Jak już tak zahaczyłeś, to jak będzie dalej wyglądała kariera Marcina w UFC? No ja myślę, że kolejną walkę to wygra. Myślę, że głównym po prostu wszystkim, co miało wpływ na tym, było właśnie to wysokość ponad poziom morza. Jak było widać, nawet takie maszyny cardio jak Cain Velasquez w walce z Werdumem przytkało go tam, więc to nie jest po prostu coś, co idzie tak łatwo ominąć. Myślę, że Marcin wyciągnie z tego wnioski, następnym razem sporo wcześniej wybierze się, jeżeli będzie jeszcze raz miał przyjemność walczyć w Mexico City albo gdziekolwiek indziej na dużej wysokości. Ale myślę, że to był po prostu mały krok w tył. Czasami trzeba zrobić mały krok w tył, żeby zrobić dwa w przód. I Jak myślę, że to? to był. Stare zawodnicze porzekadło. Dobra, a wracając do ciebie, wspomniałeś o tym, że właśnie Marcin Held był u was. Czy ty też się gdzieś wybierałeś? Trenowałeś z jakimiś nowymi sparring partnerami przy przygotowaniach do tego starcia najbliższego?
No to znaczy nie ściągaliśmy nikogo specjalnego. Mówię, ja tutaj szczerze mówiąc teraz mam duży wybór sparring partnerów i nie mieliśmy jakiejś potrzeby, żeby specjalnie gdzieś jeździć, kogoś dobierać specjalnie podkornika. No, mówię, mniej więcej wiemy jak on walczy, co robi na walkach, co robi na sparringach, więc na tym się opieraliśmy w tych przygotowaniach. Właśnie chciałem do tego nawiązać, znaczy w sumie chciałem do dwóch rzeczy nawiązać, ale zacznijmy od tego, skoro sam to wywołałeś. Już na konferencji powiedziałeś o tym, że zresztą w Kornikowi w twarz, że no, można powiedzieć, że miałeś wtykę w jego obozie, co prawda nie aktualnie, To tylko znaczy wcześniej. nic. Znaczy Oczywiście, inaczej, no, tak. że wiesz dużo dzięki temu, że trenował tak z tymi trenerami, z tymi zawodnikami, że bardzo wiesz dużo o tym, jak wyglądały jego wcześniejsze treningi. Wiadomo, że nie teraz wtykę w obozie tam kogoś, kto ci donosi, jak się przygotowuje, tylko o tym, jak to wyglądało w A skąd przeszłości. wiesz? A skąd wiesz? No nie Może no. mam wtykę. No w sumie tak, no. No właśnie. Znając duet Wrzosek-Zaborowski, tam mogło się wszystko wydarzyć. Wiesz, mam wielu znajomych w Katowicach i wielu fanów i ale zostawmy to. No dobra, to rzeczywiście Gdzie ta wiedza była tak przydatna, bo no, umówmy się, takie to się okaże polskie. w walce. Wiesz, szczerze mówiąc powiem ci tak. Nie można się na tym, co on robił kiedyś, wzorować, ale mam kilka dobrych informacji, jak po prostu się zachowuje na sparingach, jak odnośnie jego, można powiedzieć, psychiki też podczas sparingów i co nieco podpowiedzieli mi trenerzy, którzy mieli okazję obserwować go na sparingach i myślę, że mam wystarczającą wiedzę na to, żeby go rozpracować w klatce. Okej, okay, a druga sprawa, do której chciałem nawiązać, no to fakt tego, iż jutro twoja koleżanka klubowa Karolina Kowalkiewicz zawalczy na UFC 205, no i wyobrażam sobie, że te ostatnie tygodnie to, no oczywiście pewnie ty nie byłeś porzucany, bo twoja walka jest równie ważna, na pewno dla ciebie, jak ta Karoliny, no ale jednak twoi trenerzy pewnie skupiali się dość mocno na tych przygotowaniach Karoliny, czy to nie był jakiś problem, że te walki są tak blisko, tak olbrzymie walki, tak blisko? To znaczy, no oczywiście Karolina miała pierwszeństwo w klatce. Ja musiałem zawsze trochę poczekać, żeby swoje rundy w klatce zrobić, Ale ale jesteś to było. dżentelmenem, także to nie problem, prawda? To po pierwsze. Po drugie, naturalna kolej rzeczy, walka była pierwsza. No i nie oszukujmy się, pas UFC to jest najwyższe trofeum w MMA, jakie można zdobyć. I oczywiście, że sam jak mogłem, to pomagałem Karolinie, żeby się jak najlepiej do tej walki przygotowała i. Jestem o nim spokojny, ale jestem bardzo podekscytowany tą walką i nie mogę się doczekać. A szczególnie, że jutro jeszcze jestem na TFL-u z chłopakami od nas, więc akurat wrócę idealnie na główną kartę. Ja jestem w Poznaniu na gali, także też zaraz po gali wracam, szykuję sobie dużo kaw, dużo dobrego Super. i oglądam. Okej. Skoro już też ustaliłeś, że przejdziesz Kornika, wywoływałeś do walki na Twitterze chyba i chyba też w jakimś wywiadzie wspominałeś o tym, no, że ktoś, kto siedzi w twojej głowie cały czas, to jest Julian Erosa, zawodnik, który jako jedyny w ostatnim czasie z tobą wygrał. Za Tak. chwilę czeka go pojedynek. Nawet właśnie jutro, Już przecież jutro. to jest weekend, prawda? Tak. Tak, z Paddym Pimletem, Tak więc jest, jak to widzisz? nie ma tam łatwej przeprawy, nie będziemy łatwej przeprawy, bo ten Paddy jest naprawdę niestandardowym zawodnikiem, jeżeli chodzi o jego styl walki. Po pierwsze, wiadomo, że jego umiejętności parterowe są na bardzo wysokim poziomie. Nadrabia to też gibkością. Naprawdę ten trójkąt, który tam zapiął, nie wiem, jakimś gościu z różowym irokezem, skoczył spod klatki na to i naprawdę jest niebezpieczny. Ale do tego dokłada też stójkę, która jest też niebezpieczna. Ale mam nadzieję, że jeżeli Julianowi uda się wygrać, to czemu nie zrobić walki przyszły mistrz KSW kontra przyszły mistrz Cage Warriors, prawda? Myślę, że to by się dobrze sprzedała. Będziesz walczył o ten pojedynek, będziesz starał się z twoimi właścicielami KSW dogadać ten pojedynek. Teraz mi się przypomniało, że ten, że Wojek To tak nie. kiedyś przez przypadek powiedział i dlatego ten, bo Szczerze, tak, no. chciałem tylko dokończyć, no mieliśmy w przeszłości już współpracę KSW z Cage Warriors. Mateusz Gamrot bił się u nich, więc myślę, że w ramach jakiegoś dogadania się pewnie będzie trudno wyciągnąć mistrza, ale może
Może uda się przekonać KSW na takie starcie. Będziesz optował za tym bardzo, czy jest to takie. Już od samego afterparty po KSW 37 będę męczył Maćka i Martina, żeby do tego doprowadzili. No, oczywiście, jeżeli będą chcieli mi dać jakiegoś innego przeciwnika zagranicznego, to nie będę wybrzydzał. Obgadaliśmy ciebie, to teraz przejdźmy do tego, co wydarzy się jutro, bo chcę wykorzystać ten twój talent, o którym już tyle razy mówiłem, A, do po prostu, opowiadania o wiesz co? walkach. Chyba po prostu mam tyle wolnego czasu, że dużo tego internetu oglądam. Wiesz co, ale można oglądać dużo internetu, dużo walk, a dalej nie za bardzo wiedzieć, co o tym powiedzieć. Takich ludzi też jest sporo. Fakt. A są osoby, które potrafią z każdej walki wyciągnąć jakiś ładny smaczek i są zawsze w stanie zauważyć coś ciekawego. Takie osoby, nie wiem, jak na przykład Wojek, czy właśnie Peter Sobota, czy też ty. I tu przechodzimy prześlicznie, jak już wam tak wszystkim posmarowałem. Tam już załatwiłem sobie podwyżkę u Wojka. Peter może mnie zaprosi na jakieś afterparty po jakiejś walce. Ja Ty też, mnie. zresztą jesteś zaproszony już od dawna, więc Ty mnie nie zawsze. pobi... Tak, nie pobijesz mnie też przy okazji, a przynajmniej. Po pijaku. No gdzie? Zawodnicy nie piją, przecież nie ten, nie ściemnie. No comment. Więc przechodzimy do jutrzejszej gali. Z racji tego, że chyba nam wypadł jeden pojedynek, wydaje mi się, że go. Serone chyba nie znaleźli zastępstwa. To znaczy, jak poszedłem na trening z zapasów z Dawidem, to Dawid, co prawda to nie była potwierdzona informacja, bo teraz sprawdziłem, stwierdził, że Jorge Masvidal wskoczył, ale to była tylko taka kapczka, że był zainteresowany. Ale miałoby to sens, prawda? Bo Kevin Gastelum był pierwotnie przypisywany do walki z Masvidalem i z jakichś nieznanych powodów przerzucili go na tą galę do New Yorku i można powiedzieć, że trochę wykręcili Masvidala, więc to by miało sens, gdyby on wskoczył. Ale z tego, co słyszałem, to Cerrone mówił, że jakby prawo stanowione przez tą komisję sportową w stanie Nowy Jork jest tak zawiłe, że nie ma szans, żeby ściągnąć zawodnika jakiegokolwiek na 24 godziny przed galą, więc po prostu nie ma żadnej opcji. Już też widzę, że jest planowana walka Cerrone z Mattem Brownem na UFC 206. Widziałem właśnie przed chwilą na MMORocks. A O. z tego, co tam Cerrone się wypowiadał, to powiedział, że dla niego największy sens miałoby teraz walka z Z Damianem Damianem Maia. Maiem. Tak jest. Co byłoby bardzo ciekawe. No dobra, ale nie rozmawiajmy o tych walkach, które wypadły. Pogadajmy o tym, co będzie. Misha Tate, Raquel Pennington. Jak widzisz to starcie? To znaczy tak, mi się wydaje osobiście, że Misha Tate wygra tę walkę przez poddanie. Czemu tak myślę? Bo Raquel Pennington to jest zawodniczka, która typowo nastawia się na bójkę w stójce, prawda? Więc myślę, że grapplingowe umiejętności Miszy po prostu pozwolą mi wygrać tę walkę. Było widać to w walce z Holly Holm, że no, nawet potrafi się odnaleźć z o wiele lepszą strikerką niż Pennington, chociaż była tam pod, wiadomo, Holly Holm na nią o wiele większą presję wytworzyła niż Raquel Pennington jest w stanie na kogokolwiek, a ona potrafiła się odnaleźć i wygrać tą walkę w parterze, więc myślę, że tu może być podobny scenariusz. Okej, okay, to dalej kolejne A stary. ty co uważasz, Ja jeżeli myślę, mogę że też nie. zapytać? Podoba mi się, jak przejąłeś prowadzenie rozmowy naszej. Wiesz co, no ja się będę musiał z tobą zgodzić chyba w całości, bo wydaje mi się, że Misha Tate to jest. No taka zawodniczka, która z każdym z czołówki, pewnie poza Rondą Rousey, która po prostu jej strasznie nie pasuje stylowo, będzie albo wygrywać, albo minimalnie przegrywać. No tak jak mówisz, tak przez 4,5 rundy przegrywała oczywiście z Holly Holm, ale naprawdę tam nie było daleko do. Inaczej, potrafiła cały czas walczyć, odnaleźć się w końcówce. Tak. Ta walka z Amandą Nunes, no to. No właśnie to jest też pytanie, jak ona po tej walce wróci. No nie, bo to była jej ostatnia walka, prawda? No tak. Więc też nie było zbyt. Nie było happy endu w tej walce dla Miszy Tate, niestety. Więc ciekawe, jak po prostu wróci po tej walce. Bo to zawsze porażka jest zawsze ciężko ją zwrócić, prawda? No nie wiem, nigdy nie przegrałem.
Ale wierzę Jeszcze. ci. Nie, no żartuję. Na razie to głównie przegrywałem. Jak tylko mi się udawało gdzieś startować, to Będzie raczej. lepiej. Będzie jeszcze tylko lepiej wtedy. Dziękuję ci bardzo. Nie, też myślę, że raczej Misha Tate powinna być tu zdecydowaną faworytką i To też też jeszcze dochodzi stawiam. właśnie to doświadczenie w walkach mistrzowskich i też w Stockforsie miała dobre pasmo zwycięstw, więc Zastanawia mnie też, myślę, że tak jak ty mówisz, zastanawia mnie tylko to, jak będzie wyglądało to starcie po powrocie Tate, jak ona wejdzie do klatki, no bo marzyła o tym tytule latami, w końcu udało się to zdobyć w kuriozalnych no okolicznościach, tak. naprawdę można powiedzieć, że rzutem na taśmę i takim ostatnim wyszarpnięciem udało się jej zdobyć ten tytuł i zaraz, kiedy się wydawało, że go Że trochę tak. pobroni, to zaraz go straciła, więc Dokładnie. Nie nacieszyła się za długo tym pasem. nie wiadomo jak Dość szybko. zareaguje. Dokładnie. Dość szybko dali też walkę z Amandą Nunes i nie miała czasu, żeby się za bardzo nacieszyć, prawda? No tak, Tym pasem. zobaczymy jak właśnie wróci po tym, ale jeśli miałbym patrzeć jak to będzie wyglądało, to myślę, że jest w stanie poddać Pennington, co prawda ona nie jest jakaś super łatwa do skończenia. No jest twarda babeczka z niej. To na pewno. Ale no wierzę w umiejętności Miszy Tate i może jakieś tam poddanie wleci, a jak nie to 3 rundy, ale też powinny być na jej korzyść. Kolejne starcie to pojedynek. Poczekaj, jak teraz mi wyleciało, to już nie. A wiem, White. Whiteman Romero. No to jest cudowna walka. Ja się na nią No strasznie się jaram na nią. ja też się jaram, szczególnie ze względu, że, no mówię, obaj zawodnicy są specjalnymi zawodnikami. Romero to wiadomo, jakie ma papiery zapaśnicze. Nikt w UFC chyba inny oprócz niego nie ma takich osiągnięć. Więc na pewno będzie niebezpieczny. Aczkolwiek jego styl walki bazuje na takich krótkich zrywach, gdzie wykorzystuje bardzo dużo energii i jakby no, nie jest w stanie tej aktywności przez 3 rundy trzymać na takim wysokim tempie. A myślę, że Chris Weidman będzie właśnie takim trochę kryptonitem na niego, bo będzie tą presję wywierał, tak jak było widać w walkach na przykład z Andersonem, że on cały czas przed do przodu i myślę, że to będzie na Joela kryptonit. Też mi się tak wydaje. Inaczej, może nie wiem, czy ta presja będzie w stanie Weidman tą presję wywierać, ale wydaje mi się, że właśnie w drugą stronę, że Romero nie będzie w stanie wywrzeć tak olbrzymiej presji na Weidmanie, bo jest to bardzo inteligentny zawodnik w klatce. Tak, jeszcze też z drugiej strony, jak oglądałem analizę Dana Hardego, to bardzo ciekawy fakt tam Dan zarzucił, że Joel Romero ma tylko 75% obrony opaleń w UFC, więc jak na takiego zapaśnika, to dość łatwo daje się przewracać. Tak, przez Więc długi czas mu to wyciągano mu to. to, jak na takiego zapaśnika, to jest dość ciekawe i myślę, że zapasy potem ma, wiadomo, się trochę różnią, ale i tak będzie na pewno bardzo niebezpieczny przez wszystkie 3 rundy, więc. Z Romero ja mam tak inaczej. Kolejny problem, który z nim mam, to jest to, że wraca po zawieszeniu. Nie wiadomo w jakiej formie też będzie. Dokładnie. To znaczy, z tego co widziałem na ważeniu, to fizycznie wygląda jak zwykle, jak maszyna. On trochę chyba tak trochę ma po prostu, nie? Są zawodnicy, No, którzy zawsze będą wyglądać tak. świetnie, niezależnie od tego, co tam przyjmą wcześniej, ale no, jest mi trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że na pewno ta broń Weidmana w parterze zostanie wyłączona, bo nie wydaje mi się, aby był w stanie coś zrobić Romero przy tej jego kontroli, przy tym właśnie, jak on się rusza na ziemi. Jestem ciekaw, czy właśnie będzie w stanie Romero tymi swoimi takimi dzikimi zejściami, na przykład po kostkę, czy tymi. On ma no tą Znaczy, wydaje mi się, niepowtarzalną. że jeżeli będzie chciał Joel obalić Whitemana, to myślę, że go obali. Chodzi tylko o to, czy on będzie w stanie go utrzymać w parterze i coś zdziałać w tym parterze, prawda? Bo No to prawda. obalenie to jest On ma tą. jedno, a skontrolować obalenie to jest już inna historia. No Romero ma tą niesłychaną zdolność do jakiegoś tak jak właśnie, nie wiem, Martin Held widzi w walce kąty, których po prostu nikt inny nie widzi, jest w stanie się skręcić do poddania z takich pozycji, o której by nikt na to nie wpadł, że można w to iść, nie wiem, na treningu czasami sobie takie No coś jasne, no jasne, próbujesz, a on jasne. robi No, w walce, to Romero robi dokładnie to samo ze sprowadzeniami, że po prostu potrafi dokładnie. tak. Ma po prostu ten dryg do zapasów Tak. już taki, że no,
przez takie tyle lat walk na takim poziomie w zapasach, no to niczego innego nie można byłoby się po nim spodziewać, prawda? Ale Whiteman nie jest też jakimś zapaśniczym żółtodziobem, nie? No Więc oczywiście. Właśnie można to. zastanawiam się to, o czym ty mówisz. Czy będzie w stanie na przykład, jeśli będzie w stanie przewrócić i skontrolować długo Weidmana, no to może się zrobić ciekawie w tym pojedynku, ale jestem ciekaw, czy właśnie nie będzie Romero tracił sił dużo na tych próbach sprowadzeń i na tym utrzymywaniu w parterze, no a kondycja bez wątpienia będzie po stronie Weidmana. No, Romero to zawodnik, który nawet w jednej walce zdarzyło mu się nie móc wstać między rundami z krzesełka, więc... Tak, i pomagali mu tam narożnik trochę Tak. przymulić na Ja krzesełku. to dzisiaj uważam, że ta walka powinna zostać, wtedy Tim Kennedy powinien wygrać ten pojedynek, no ale trudno, no. Stało się inaczej. Tak samo ostatnio, tak naprawdę Jacare Souza w tej trzeciej rundzie był w stanie zranić go i gdyby nie to, że W chyba pierwszej tak... rundzie nadział się na takiego bakfista, z tego co pamiętam, i to coś zaważyło na tym, bo ja pamiętam jeszcze to oglądałem jakbym Vegas tą walkę i ten bakfist to po prostu odmienił losy tego pojedynku. A, no tak, no tak. W sensie backfist Romera na Romera Souzę. na Sozie, Tak, tak. a w trzeciej rundzie Souza z kolei się odgryzł i tam wydaje mi się, że gdyby nie to, że zadziałał taki instynkt grapplera i właśnie to, że Souza zamiast dobijać go pod siatką poszedł po nogi, to też mogłoby to różnie wyglądać, to zakończenie tego Jasne. pojedynku. No niemniej zwyciężył. Trudno mi mega powiedzieć, co się wydarzy w tej walce. Nawet się założyłem z kilkoma osobami. Ja Stawiasz na nieznacznie kogo? na Weidmana. Nie, może Ja nie, też. nie nieznacznie, ale tak po prostu z punktu widzenia solidności. Moim zdaniem to jest... Myślę, że decyzja, Tak. że wygra decyzją. A właśnie jeszcze wracając do Jacare, jak byliśmy na Jacare, o co chodziło z tym, że Jacare ważył się Ej, szukałem na tej tego wstawie? cały czas i nie mam... Nie mogę nigdzie tego absolutnie znaleźć. Byłem Aha. już na... Co prawda dopiero niedawno wróciłem do domu, więc trudno... Nie przeszukałem całego internetu, ale szukałem na kilku stronach i nie potrafię znaleźć takiej... Jasnej odpowiedzi. Tak, jasnej odpowiedzi, o co chodziło. Możliwe, że wie, został dlatego, że ta Tam, walka z z tego co Rockholdem widziałem została właśnie, że zrobiona. mieli jakąś tam po prostu, chcieli mieć jakąś opcję awaryjną, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie spotkałem się z czymś takim. No ja też. Wiadomo, że jak zawodnik na przykład wylatuje walka, tak, to musi iść się zważyć, żeby zostało mu Tak, zapłacone, tak jak oczywiście, dzisiaj. oczywiście. Ale zresztą Jacare nie zrobiłby tej No. 185, tylko 189 podobno wniósł, ale i No tak tak, ale ci jestem. znikł. Nie potrafię tego znaleźć, ale może wiesz, po prostu z racji tego, że walka z Rockholdem wypadła, to chcieli mieć jakieś zabezpieczenia Tak, albo. ale czemu na przykład nie wrzucili go dla Tima Kennedy'ego, jak skoro nie dopuścili Rashada Evansa, to mogli to parę dni temu jakoś pomyśleć. Wiesz co, ja to chyba muszę zacząć tam im podpowiadać, wiesz? Ja wiesz co, Nie też coś tak radzą wydaje. sobie ze mną. Jak znasz jakichś ludzi tam, to podeślij CV-kę. Ale mówiłeś, że ten, że przereklamowany, więc po prostu dostałem już kilka Właśnie, no propozycji dla właśnie. ciebie, ale Właśnie. powiedziałeś, że przereklamowany, więc stwierdziłem, że Właśnie. odrzucimy to, pójdziemy gdzie indziej. Bardzo dobrze. Dobra, to ja Dalej. mówię, nieznacznie na Whitemana, ale Tak zobaczymy samo. jak będzie. Dobra, to dziewczyny sobie zostawimy na koniec, a teraz Okej. przejdziemy dalej. Tyron Woodley, Stephen Thompson. Szczerze mówiąc, mam pewien obraz tego pojedynku w głowie i wydaje mi się, że Woodley wyjdzie do tej walki mega zdeterminowany. Myślę, że to buczenie fanów tak drażni jego ego, że będzie chciał Thompsonowi urwać głowę. A styl walki Thompsona i to, jaki on jest rozluźniony, jakie on wynajduje po prostu techniki z kapelusza wyciąga. Myślę, że Steven Thompson będzie nowym mistrzem Znów się muszę z kategorii tobą 70. zgodzić. To jest kolej, jesteśmy prawie tak nudni Ale jak kiedyś. wydaje ci się, że właśnie mi się wydaje, że to będzie wszystko psychice Woodleya. Po prostu widać, jak na niego działa to, że ludzie na niego buczą. Po prostu nie może tego znieść, prawda? To widać po nim, że strasznie się gotuje w środku, no nie? I myślę, że to go zgubi. Rzuci się, wiadomo, że ma tą dynamit w rękach i tego mu nie można odebrać. Myślę, że jak trafiłby Thompsona, to mogłoby być krótka drzemka dla Stevena, ale Wonderboya nie jest tak łatwo złapać. On po prostu cały czas na tych nogach się porusza.
nie jest takim statycznym celem, którego można po prostu zamknąć pod klatką i przypierdolić mu pułę. No. To jest taki główny moje dwa punkty, które daję na korzyść Thompsona. Pierwsze primo, że no jeśli on będzie tak pracował tymi kopnięciami, jak zawsze pracuje, to nie będzie Woodleyowi tak łatwo podejść z tym Dokładnie, dokładnie. ciosem. Nie wiem, jaka tam jest różnica zasięgu, ale wydaje mi się, że Thompson Nie, przełapał. prawie nie ma. Jeden Nie ma? Aha, to ciekawe. cal, tak? W calach jest jeden cal. Ale Na też dodatkowo korzyść Thompsona. jeszcze do tego, prawda? Nogi są trochę dłuższe niż ręce. Nie wiem, czy już to wprowadzili na stronie UFC, bo wiem, że mieli wprowadzić zasięg nóg też. Nie wiem, teraz ci nie sprawdzę, ale pamiętam, że tych rąk nie jest za duża różnica. W każdym razie, właśnie druga, po pierwsze, to w jaki sposób on kopie, to jest to, co może odstręczać Woodleya do wchodzenia w krótki dystans z tymi jego mocnymi ciosami. No ale wiadomo, że zawsze jakiś mocny cios może wejść, ale no tak samo może się nadziać na ten mocny cios No tak, Woodley. Ale druga sprawa oczywiście. jest taka, że od pewnego czasu. Dzięki temu poruszaniu się na nogę, o którym wspomniałeś, Thompson jest bardzo trudny do obalenia, i to jest No taka. tak, jeszcze on też z tego co widzę w internetach trenuje dużo z Whitemanem. No i podejrzewam, że jego zapasy i jak widzę jakieś filmiki promocyjne odnośnie Thompsona, to on tam nie kopie ani nie boksuje na tarczach, tylko cały czas gdzieś tam się kula, gdzieś robi te zapasy, czyli wiadomo, że to jest magia telewizji, więc oni sobie pokazują to, co chcą, ale na pewno on bardzo mocno pracuje nad tym. Wiadomo, że to był jego taka pięta achillesowa, jako dla kickboksera, który przeszedł do MMA, ale myślę, że zrobił już tyle dobre postępy, żeby po prostu nie da się obalić chyba Woodleyowi w tej walce. Też mi się wydaje, jeśli wykluczy Thompson właśnie te obalenia Woodleya, czy to chodzeniem na nogach, czy tym utrzymywaniem dystansu kopnięciami, to myślę, że prędzej czy później będzie w stanie ustrzelić mistrza i zostanie nowym mistrzem kategorii Dokładnie. półśredniej UFC. Ja połaszę się na TKO w drugiej rundzie. Dobra, to ja powiem, że TKO w trzeciej rundzie. Żeby tak Niech być będzie. trochę inny. Okej. Zakład Okay. Okej, kolejna sprawa to walka wieczoru. I to jakże olbrzymia walka wieczoru. Pierwszy raz w historii jeden zawodnik ma szansę być mistrzem dwóch kategorii wagowych w tym samym czasie. Conor McGregor kontra Eddie Alvarez. Pierwsze moje pytanie, bo ja wiem, że ty lubisz showmanów, jesteś fanem takiego czegoś, ale czy cię już na przykład nie wnerwia ten Conor wczoraj na przykład na Wiesz co, konferencji? po prostu wczoraj to jak oglądałem tą konferencję, nie mogłem się powstrzymać ze śmiechu. On po prostu już przychodzi sam siebie, ale szczerze mówiąc, teraz to on jakby w UFC rozdaje karty, bo miał coś w tym jest, co powiedział wczoraj, że bez niego ten statek zatonie. I wydaje mi się, że dużo w tym jest prawdy, bo on jest teraz największą gwiazdą UFC. Nie ma większej gwiazdy od niego. Też mi się tak wydaje. Na tą chwilę. Jego wczorajsze zachowanie pokazywało, że totalnie UFC straciło nad nim kontrolę. Jeszcze Dokładnie. Dana, który na każde pytanie po prostu było, jeszcze zanim przyszedł Conor, na każde pytanie odpowiadał z naprawdę takim, no na twarzy, z takim wnerwem, że to jest koniec, że nie, jest w budynku, na pewno przyjdzie, nie denerwujcie się. Było widać, że po prostu Conor robi co chce, ale tak szczerze mówiąc, no, wcześniej, jakby na przykład była ta konferencja Can't Wait. No to tam siedziałem i umierałem ze śmiechu, dlatego że te jego teksty były naprawdę po pierwsze w punkt, po drugie to były świetne riposty często, a jak nie świetne riposty, to naprawdę teksty, które można, no tak jak na przykład Who the fuck is that guy, no Tak, to po to prostu jest coś takiego jak, nie wiem, bo to zła kobieta była, wygrał. to są teksty, które Dokładnie. mogą wejść do Już normalnego użycia. chyba weszły do No dokładnie. światu MMA. A teraz mnie wnerwiało to, że zamiast się skupić na właśnie jakichś fajnych tekstach, fajnych odpowiedziach, to się To dar, gada mu lizać się po rzucał jajach. mikrofonem i klnął cały czas, więc to mnie już trochę wnerwiało, to mi się nie podobało, ale no nie da się ukryć, że jest królem, bez wątpienia królem mikrofonu, królem UFC aktualnie, a czy będzie królem kategorii lekkiej, jak to widzisz? To znaczy, myślę, że jutro zostanie królem kategorii lekkiej. Myślę, że wygra tą walkę. Myślę, że w drugiej lub trzeciej rundzie ustrzeli go tym lewym prostym swoim i myślę, że zostanie mistrzem. Po prostu nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że Conora pewność siebie po prostu
to, co on sobie uroi w tej głowie, to po prostu to się dzieje. I mistyczny mag, to nie jest przypadek, że go tak nazywają. No ja pisałem dla In The Cage chyba, tak mi się wydaje, typowanie tego starcia i moim zdaniem są tu dwa prawdopodobne scenariusze, najbardziej według mnie prawdopodobne, aczkolwiek no wydarzyć się może mnóstwo w tej walce, ale dwa najbardziej prawdopodobne to scenariusze, które zależą tak naprawdę w dużej mierze od tego, jak do tej walki, z jakim nastawieniem wyjdzie nie kto inny, a właśnie Eddie Alvarez. Jeśli on zrobi coś takiego, jak zrobił z Pettisem, czyli zrobi po prostu okropną, brzydką walkę polegającą na dociskaniu do siatki i na takim, tak to jest bardzo ładne słowo, które moim zdaniem w Polsce, w polskim nie ma odpowiednika, czyli grinder, że po prostu Dokładnie. Zmieli go. dokładnie, Zmieli go po prostu. będzie zamęczał przewracaniem i kontrolą z góry Conora przez jedną rundę, całą, jeśli mu się uda tak zrobić, I potem wróci do uderzania, myślisz? to wiesz co może być? Myślę, że zależeć będzie to od tego, jak zobaczy, jak się trzyma Conor, tak? Jeśli Conor no będzie tak zmęczony na przykład w drugiej czy w trzeciej, że nie będzie, jakby Eddie poczuje tak, że te ciosy już nic nie ważą, czy nie ważą tyle, żeby mogły mu zrobić krzywdę, to myślę, że wtedy może zacząć się z nim bić i wtedy bym stawiał na Alvareza. Natomiast jeśli Alvarez wyjdzie no z taką chęcią walczenia naprawdę w stójce, bicia się, sposób, w jaki ciosy wyprowadza Conor i z jaką dokładnością, myślę, że znowu będzie precision beats strength, tak? Nie pamiętam, jak on to powiedział, no ale speed, o, że precyzja wyprzedzi te dzikie napory Alvareza i to może być woda na młyn dla niego. Moim zdaniem będzie to knockout w drugiej rundzie dla McGregora, ale no nie zdziwiłbym się, jeśli Eddie Alvarez po raz drugi zadałby mu dotkliwą porażkę, Ja ale powiem ci tak, powinieneś wziąć teraz telefon i zadzwonić do Ediego, bo myślę, że plan, który wymyśliłeś dla niego, to jest idealny, Ale ja żeby myślę, po że prostu był, on to doskonale wjechać w wie, tylko niego, wiesz. trzymać go pod klatką, ale z drugiej strony McGregor wcale nie odstępuje tak warunkami fizycznymi od Alvareza. Szczerze mówiąc, widziałem chyba Alvareza nawet na żywo i wydaje mi się, że był nawet ode mnie troszeczkę niższy, a Conor jest chyba centymetr ode mnie wyższy. I myślę, że nie będzie tak łatwo Ediemu kontrolować pod siatką McGregora, więc myślę, że nawet jeżeli ten gameplan będzie się wprowadzić, myślę, że Conor mu pod te siatki będzie uciekał. I myślę, że druga runda, najpóźniej początek trzeciej. Aczkolwiek tutaj jeszcze dochodzi jedna rzecz, cardio, które tak właśnie Eddie wypomina McGregorowi, i to faktycznie styl walki McGregora, on tak bazuje na tej precyzji, a wiadomo, że jeżeli polujesz, cały czas jesteś po prostu włączony i polujesz na kontry, to bierze dużo energii, a szczególnie McGregor mocne ciosy zadaje. Więc wiadomo, że jego pasek energii, jeżeli tak można powiedzieć, dość gwałtownie po drugiej rundzie spada. A Eddie Alvarez toczył pięciorundowe wojny, po prostu z Chandlerem na przykład, to były po prostu kurcze wojny, nie? Ale to też było w innej organizacji, w innym stanie, inna kontrola dopingowa, inni zawodnicy. No jest, no jest to, dla mnie to jest mega ciekawe starcie. Moim zdaniem tu się może Bardzo, bardzo, bardzo. bardzo dużo wydarzyć i żaden wynik nie jest pewny. Ale myślę, Będzie. że nawet dla Alvareza to jest najlepsza walka, którą na tą chwilę mógł dostać, bo wydaje mi się, że gdyby dostał Tonego Fergusona, no to stawiałbym zdecydowanie Fergusona. Jeżeli dostałby Khabiba, to stawiałbym zdecydowanie Khabiba. A w wypadku walki z McGregorem to jest dość zbliżony tutaj, jeżeli chodzi o procentowo szanse na wygraną, Też więc tak wczoraj powiedziałem, ale się ten. Że i dla Ediego, i dla Conora, moim zdaniem, jakby Eddie jest najfajniejszym, mimo tego, że rzeczywiście jest dobrym zapaśnikiem i jest w stanie być właśnie takim grinderem w tej walce, to jest i tak najfajniejszy mistrz z tej czołówki, który mógł się trafić Conorowi do tej walki. Dokładnie. Zdecydowanie z każdym innym prawdopodobnie, z tych wszystkich, które ty wymieniłeś, jeśli biłby się z nimi Conor, ja bym wskazał na jednego z tych właśnie rywali, o których wspomniałeś. Tym razem, jak słychać, stawiam na Conora, więc no będzie O, ciekawie, będzie fajnie. ja też muszę postawić na kolana. Myślę, że
Tutaj po prostu stworzy się historia i zostanie tym pierwszym zawodnikiem, który będzie miał dwa pasy w tym samym czasie. A potem UFC eksploduje. Jak jeśli on To zdobędzie te dwa pasy, to. znaczy, powiem powiedzieć tak, dla UFC no to by było po prostu kula znosząca złote jaja, prawda? Dla nich to ma sens, żeby ktoś coś takiego osiągnął i dla nich to będzie świetna podstawa do robienia fury gotówki. No, ale też sposób, w jaki Conor McGregor będzie się zachowywał, jeśli wygra, to myślę, że negocjacje z nim odnośnie kolejnego pojedynku to będzie coś, o czym Dana White do końca życia będzie pamiętał i będzie mu naprawdę Tak. trudno. To znaczy, gdybym był Conorem McGregorem, gdybym zdobył ten pas, po prostu chyba przyszedłbym na sportową emeryturę i zajął się graniem w filmach. Ale to tylko ja. Ale zadzwonimy do Conora i mu podpowiemy, jakby co. W Spoko. końcu ten, masz pewnie do niego numer jako do swojego trenera byłego, także. Oczywiście. Dobra, to przechodzimy do creme de la creme, szczególnie dla polskich fanów tego weekendu. Joanna Jędrzejczyk czy Karolina Kowalkiewicz? To znaczy, powiem tak, dla mnie generalnie ta walka to jest wiadomo walka wieczoru tej gali. Więc Dlatego ją zostawiłem na koniec, wiesz, to nie był przypadek. oczywiście, to nie jest przypadek. To są dwa rodzyneczki tutaj na tej karcie. I no oczywiście ze względu na to, że Karolina jest moją klubową koleżanką, nie mogę po prostu wybrać innej osoby niż ją, ale mogę to poprzeć takimi faktami, że widziałem ją na treningu i naprawdę wygląda rewelacyjnie. Robi niesamowite postępy i myślę, że od walki z Rose to już jest też zupełnie inna zawodniczka. Chociaż ta walka była stosunkowo niedawno, to myślę, że Karolina naprawdę robi zaskakujące postępy. I widziałem ją na sparingach, robiła 5 rund na dobrym gazie, z dobrymi chłopakami od nas, z wag lekkich i naprawdę, naprawdę wyglądała rewelacyjnie. Ale oczywiście wiadomo, wszystko zweryfikuje jutro klatka. Joanna Jędrzejczyk jest po prostu taką maszyną, że walka z nią nie jest łatwą walką dla nikogo na tę chwilę. Prawda? Więc, no mówię, wszystko zweryfikuje jutro klatka, ale jestem sercem za Karoliną, trzymam za nią kciuki, wierzę w nią i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ten pas przyniesie mi tutaj do domu i pokaże mi go na żywo. Ja niestety, znaczy inaczej, niestety, nie, to jest taka walka, tak jak zresztą napisałem w typowaniu, na którą się jednocześnie cieszę i nie mogę się doczekać, no bo to jest coś pięknego, że tak, no tak szybko, na przykład dla mnie, według mnie, doczekaliśmy się tak ogromnego pojedynku No, dla polskiego MMA. ja nadal w to nie wierzę, że ta walka się jutro dzieje po prostu, więc. To jest naprawdę niesamowite. Jest mi strasznie przykro od 3 dni każdego dnia, kiedy się budzę rano, bo powinienem się budzić jakieś, nie wiem, pół kilometra od Madison Square Garden, ale niestety nie doleciałem do Nowego Wierz Jorku. mi, że ja też. Ja tam już byłem jedną nogą w samolocie, więc jest mi naprawdę przykro, no ale niestety będę ją oglądał za to w przemiłym towarzystwie u siebie w mieszkaniu, więc też będzie miło. Niemniej. Powiem tak, będzie lepiej. Też tak uważam. Dziękuję, dziękuję, Marcin. Jest to jedna z dwóch olbrzymich walk w polskim MMA. Zupełnie oczywiście pod innym względem, ale olbrzymich dwóch polskich walk w najbliższym czasie. Najpierw ta, potem mamy walkę Kornika z Wrzoskiem, a tak oczywiście mówię też o walce Pudziana z Popkiem. To są naprawdę dwa olbrzymie wydarzenia z dwóch różnych powodów, ale Ale myślę, że. nie zapominajmy o Wrzosku i Korniku, Tak, spokojnie. tak, tak, tak. Ta To walka jest, również jest. jest. Wywinduje, myślę, tam wyniki pay-per-view do niebotycznej skali. No niemniej, wracamy do tego. Jestem przeogromnie szczęśliwy, że w ogóle do takiej walki doszło. Czekam na nią ogromnie, chcę zobaczyć, jak dwie Polki biją się w jednej z najsłynniejszych aren na świecie, przy prawdopodobnie największej gali w historii UFC. I jednocześnie jest mi strasznie przykro, bo obie znam, obie bardzo Dokładnie. lubię. Ktoś, niestety ktoś będzie musiał przegrać. Ja też znam obie dziewczyny. Nawet Joa się poznałem, zanim poznałem Karolinę, bo podczas mojego pobytu w Stanach dużo mi tam pomogła, więc naprawdę jestem jej wdzięczny i bardzo ją lubię i szanuję ją. No ale mówię, jakby z Karoliną jesteśmy bardziej teraz zżyci i no, mam nadzieję, że to ona wygra. No, to ja dokończę tylko moje typowanie, Przepraszam, brzydkie słowo. ale nie ma problemu, bo to ty jesteś tutaj gwiazdą, pamiętaj o tym. Gościem.
A i gwiazdą, no. Gość i gwiazda to samo w twoim wypadku. No, moim zdaniem, oczywiście to jest piękne w MMA, że wszystko się może wydarzyć, nie wiemy w jakiej formie, czy jeśli jest tak jak mówisz, no to jeszcze lepiej dla tego pojedynku, dla widowiska. Moim zdaniem wszystko to, w czym Karolina jest dobra, Aśka opanowała na tak wysokim poziomie, że po prostu ona będzie przeważać w stójce. Na pewno na ogromną korzyść Karoliny działa to, że jest nieustępliwa. To jest raz. Dwa, jest naprawdę bardzo twarda. No to, że ona przez prawie, nie wiem, 80% swojej kariery wychodziła do walki czasami w naprawdę takim stanie, że tam chwilami wydawało mi się, że do tych walk nie powinno dojść w ogóle, no bo była chora na wskroś. Wychodziła do tych walk, często całe w ogóle przygotowania odbywała, jak była, nie wiem, przeziębiona, czy tam w jakiś inny sposób chora. Potem wychodziła do walki, dawała świetne pojedynki. Do tego właśnie kolejna rzecz, którą Wojsław Rysiewski podniósł jakiś czas temu w rozmowie, że Karolina ma taką zdolność tego, że dostosowuje się do stylu rywalki w trakcie O, pojedynku. Nie, to prawda, nieważne, świetnie czy. adaptuje się, Tak. Niezależnie od tego, czy jest underdogiem, czy jest faworytem, to zawsze w tym pojedynku wygląda niesłychanie wyrównanie. I to od początku praktycznie jej kariery możemy prześledzić, że w tych pojedynkach, w których wygrywa przez decyzję, to wygrywa przeważnie o włos. Nieważne od tego, czy jest widziana jako faworytka, czy jako underdog przed Dokładnie. pojedynkiem, Wiesz co, dlatego. wydaje mi się po prostu, że nikt jej nie mówi, że ona jest underdogiem. I to dlatego po prostu. Są tacy zawodnicy, którzy po prostu, jak są, zapalają się światła reflektorów, to po prostu no, są w swoim żywiole, prawda? I Karolina no, należy do takich osób. I no, powiem tak, MMA to jest tak piękny, nieprzewidywalny sport, że wcale nie będę w szoku, jak Karolina to wygra. Ja może nie, że nie będę. Będę na pewno bardziej zaskoczony niż kiedy wygra Asia, no ale ja postawię na Joannę Jędrzejczyk i na to, że no, z każdą kolejną rundą Asia będzie włączała ten swój niesłychany po prostu kardio uderzany O styl. tak. I to będzie działało na jej korzyść, ale no, oby ta walka była piękna, oby dziewczyny pobyły, się dalej dogadywały, żeby się nie kłóciły, Jasne. i No żeby wczoraj było tam na tym cudownie. Stardownie trochę się podpaliły, ale to jest, myślę, zdrowa rywalizacja na Ale tym. podobało mi się to, że zaczęły do siebie mówić, znaczy jakby, że tuż przy kamerze zaczęły sobie cisnąć po polsku. Co prawda to ciśnięcie też było takie dość spokojne, ale No. to było tak miłe Ciśnięciem posłuchać. bym tego nie nazwał, ale. No dobrze, no. No ja ci pokażę, to rzeczywiście nie jest najgroźniejsza rzecz, jaką można komuś powiedzieć, Ty ale mi się to strasznie. hultaju, ja ci pokażę. Do diaska, filucie. Dobra, w każdym razie. Strasznie mi się to podobało, że ten Dana na pośrodku tam mówił do nich po angielsku i rozganiał, a one przy tam wszystkich mediach amerykańskich i tak dalej stały naprzeciwko siebie, dwie Polki na tak wielkim wydarzeniu i do No, siebie po polsku. coś pięknego. Naprawdę, to było piękne. Niech ta walka będzie cudowna, niech obyśmy ją zapamiętali do końca życia i jeden dzień dłużej, ale no ja postawię na Joannę Jędrzejczyk i na to, że uda się jej może skończyć przed czasem ten pojedynek w czwartej bądź piątej rundzie, ale tak jak mówię, Karolina jest bardzo twarda, potrafi. To ja obstawię Karolinę przez decyzję lub przez poddanie w trzeciej rundzie. Okej, i mamy kolejną niezgodę, jest cudownie. Przeleciliśmy całą Nie kartę. musimy się zawsze zgadzać, nie musimy się zawsze zgadzać, prawda? Dobrze, tak. Dobrze, że nie typujemy dzisiaj walki Kornik-Wrzosek, bo moglibyśmy się też nie zgadzać. Tak? Nie, no, nie, nie, no, nie powiem. Nie powiem jeszcze. Jeszcze się nie zastanawiałem nad tym, kto wygra ten Okej. pojedynek. No, lepiej nic nie mów. Nie. Jeśli będziesz miał czas, to bym bardzo chętnie, możesz już teraz obiecać słuchaczom, że przed KSW 37, oczywiście nie tam dzień czy 2 dni przed, bo będziesz miał wtedy inne rzeczy na głowie, ale jakbyś miał czas w najbliższym, może następnym tygodniu, moglibyśmy zrobić taką mini zapowiedź reszty pojedynków, bo myślę, że każdy, Jasne. kto przesłucha tę audycję, usłyszy, że Oczywiście, słucha się ciebie bardzo dobrze. oczywiście. Szkoda, że nie mówię tylko główną kartę, bo tutaj mam bardzo ciekawy fakt Ale jeszcze nie dla skończyłem w takim słuchaczy. razie. To dawaj, chłopaku, dawaj dalej, nie Odnośnie powstrzymuj się. tutaj właśnie Khabiba, Możemy, bo właśnie, w sumie mamy, znaczy już trochę ta rozmowa trwa, ale ja mam jeszcze chwilę, jeśli ty masz chwilę, to śmiało możesz się odnieść do któregokolwiek pojedynku. Odnośnie Khabiba, bo to jest właśnie bardzo intrygująca walka. Khabib wraca po tej dość poważnej kontuzji i jego poprzednim przeciwnikiem był ten zawodnik Daryl Horcher, o ile mnie pamięć nie myli.
I ten chłopak był na eliminacjach do TUFA razem ze mną. I co jest to śmieszna historia i ciekawa, bo przy tych eliminacyjnych walkach on zrobił wagę, po czym poszedł do producentów i powiedział, że on nie będzie walczył, bo zrobił tą wagę teraz, ale nawet gdy wygra tą walkę, nie będzie już w stanie zrobić wagi drugi raz i on się wycofuje. Naprawdę? Naprawdę. I za niego skoczył Martin Svensson w jego miejsce. Po prostu no, nigdy w ogóle byłem w szoku, że w ogóle UFC dał mu szansę potem jeszcze na jakąkolwiek. Znaczy, może rzucili go Khabibowi na pożarcie, No bo. wiesz, to było wtedy trochę ratowanie po pierwsze tej walki, a po drugie no właśnie musiał wrócić z kimś Khabib, nie? No to... No dokładnie, dokładnie, ale. A już mieli kontakt do niego, widzieli, że zrobił wagę, no to... Jeszcze raz, dokładnie, dokładnie, ale tylko raz. No No dobra, a co sądzisz o tym pojedynku? Bo to Michael to dla mnie Johnson. to jest bardzo intrygujący pojedynek. Myślę, że zostawiam na Khabiba ze względu na tą po prostu jego zapaśniczą wytrzymałość. Jest naprawdę mało osób w UFC na świecie podejrzewam, które potrafią przez całe 3 rundy zajeżdżać ludzi za pasami i po prostu wyglądać jakby dopiero co wstali. Nie, w ogóle nie jest zmęczony. Wiadomo, nie będzie łatwa przeprawa dla Khabiba, bo Johnson pokazał zresztą w ostatnich walkach, że potrafi przypierdolić. Przekonał się o tym Poirier, który sam nie jest jakimś tam początkującym zawodnikiem i strikerem, więc może być niespodzianka, ale myślę, że Khabib dowiezie zwycięstwa. I może w końcu doprosi się tej walki o pas. Chociaż w wywiadzie, który gdzieś tam udzielił, słuchałem wczoraj, to powiedział, że on nie wierzy, że kiedykolwiek zawalczy z takim zawodnikiem jak McGregor, bo wie, że McGregor się boi po prostu bycia zajeżdżanym za pasami Nie, no przez 3 rundy. myślę, że Khabib zrobiłby z nim naprawdę bardzo przykre rzeczy. Jeśli by No, doszło do tej walki, to... tam mógłby go przemielić. Zgrindować. O, dobrze, będziemy tak mówić teraz. A powiedz mi, czy coś jeszcze byś, na jakiś inny pojedynek jeszcze też byś chciał zwrócić uwagę? To znaczy, no, tutaj cała karta wstępna to mogłaby być spokojnie karta główna. No tak. No więc, mówię, Jeremy Stevens, Frankie Edgar to jest też intrygujący pojedynek. Wiadomo, że Frankie nie ma ostatnio szczęścia w walce z Aldo, ale myślę, że Stevens jest tyle właśnie ciekawym przeciwnikiem, że są zupełnie dwa inne style walki. Franki jest bardziej takim gościem, który rzuca dużą ilość ciosów, a Jeremy Stevens to jest gość, który poluje na takiego luja, że tak powiem. I to jest dość intrygujący pojedynek dla mnie. Ciężko mi wybrać zwycięzcę, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czemu mam przeczucie, że Stevens może to zgarnąć. Fajnie się patrzy na tą kartę. Naprawdę, tak jak Naprawdę, teraz sobie jest odpaliłem i ten to. sztosem po prostu. Naprawdę mocna, mocna karta. O coś innego cię zapytam, jak już tak gadamy, bo jest taka tendencja od pewnego czasu. No to wynika trochę z tych nowej polityki, pewnie jeśli chodzi o robienie wagi, ale zobacz, że no są ci zawodnicy, którzy na przykład jak Thiago Alves, tak, przeskakują swoją kategorię prawie o jedną kategorię wyżej. Ostatnio Charles Oliveira zrobił dokładnie to samo. UFC kiedyś myślę, żeby bardzo dużo bardziej krytycznie do tego podchodziło. Teraz robią taki myczek, że dochodzi do walki, ale w następnym dniu, czy w dniu pojedynku, muszą się jeszcze raz zważyć ci zawodnicy w określonym limicie. Myślę, że trochę coś będzie się działo z tymi wagami. Pytam dlatego, że no, UFC jest taką organizacją, która jeśli chodzi o wagę i o wiele innych rzeczy, no, wyznacza standardy. Mamy ten nowy system ważenia, jak tylko się pojawił w UFC, za chwilę zobaczyliśmy go w Polsce. Moim zdaniem, patrząc na to, jak zawodnicy wyglądali przy ostatnim KSW, no to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka została To dla ostatnio mnie to jest po prostu wprowadzona. genialny po prostu pomysł, bo nie wiem, czy ktokolwiek lubi siedzieć odwodniony do godziny 18 i czekać, aż go zważą, tylko po to, żeby móc się napić i najeść. To jest po prostu genialny. Ktoś naprawdę wpadł na genialny pomysł. Myślę, że coś nowego się może dalej dziać, no bo dzisiaj widziałem takie porównanie, że chyba od momentu wprowadzenia tych nowego stylu ważenia 18 zawodników
nie zrobiło wagi. No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Z jednej strony kiedyś na przykład nie pomyślałbym, że Thiago Alves jest w ogóle w stanie podjąć się zbijania do 7-0. Jeszcze jakiś czas temu, prawda? To był taki No solidny i w sumie nie był w stanie, bo 162 ubity, wniósł, nie? ubity półśredni, więc no dokładnie, tak jak mówisz, Ale no to myślisz, na podjął się, przykład tak ale nie jak podał. z punktu widzenia zawodnika masz jakiś taki pomysł, co by mogło być kolejnym krokiem? No pamiętam, kilka razy rozmawiałem z Borysem o tym i zresztą ja też jestem wielkim fanem takiego pomysłu, żeby po prostu ważenie nie było normalnie w dniu gali, żeby każdy zawodnik walczył w swojej normalnej kategorii wagowej, To co znaczy, prawda. to jest piękny pomysł, ale według mnie to jest piękny pomysł tylko na papierze. Bo jak zresztą, jak wiesz, tam ludzie będą starali się w jakiś tam sposób wnieść ten dodatkowe kilogramy i tak będą robić wagę, a przez to będą się moim zdaniem narażać na konsekwencje ciężkich nokautów, bo wiadomo, że jak się odwadniasz, to płyn dookoła mózgu też uchodzi z ciebie. I przez to jesteś bardziej podatny na znokautowanie. Myślę, że UFC podjął teraz właśnie świetną decyzję z tymi porannymi ważeniami i myślę, że będą się tego trzymać. Myślę, że niewiele można zrobić. Myślę, że niewiele można już zrobić odnośnie tego zbijania wagi, żeby to było bezpieczne dla zawodników. Mówię, tak, muszę się zgodzić z Borysem. To jest piękny pomysł i to jest genialne, ale to tylko no, nie przejdzie to. Stać. Musieliby po prostu kontrolować wagę, tak jak miało to w planach One FC. Nie wiem, czy w ogóle raz podeszli do tej próby, żeby kontrolować wagę zawodników na chyba 4 tygodnie już przed, żeby po prostu w jakimś tam limicie muszą się mieścić. To jest jakiś pomysł, aczkolwiek wprowadzenie tego w życie to myślę, że nie przeszłoby, a szczególnie w UFC, gdzie jest gala praktycznie co weekend, przemiał zawodników. Ludzie doznają kontuzji, wskakują nowi zawodnicy na krótkie terminy. Myślę, że to nie przejdzie. Takie ważenie w dzień gali to może w zapasach albo w grapplingu, gdzie nie ma ciosów na głowę. Okej, my tu gadu gadu, a tymczasem, przepraszam, że tak zmieniam temat, ale polscy piłkarze zostali obrzuceni racami w Rumunii i chyba. Serio? Tak, i A w chyba. ogóle jaki wynik jest? Nie jestem wielkim fanem piłki nożnej, więc. Chyba jest. A, 1-0 chyba wygrywaliśmy, ale no jest jakaś ostra jatka z tego, co czytam Aha, tam. to za zaraz Więc włączę chyba będzie koniec automatycznie tego. sprawdzę. Koniec. Chyba będzie koniec meczu w ogóle z tego O powodu. kurwa. No to nie ciekawe, nie ciekawe. No oby to szło w jak najlepszym kierunku. A masz jakiś taki jeszcze inny pomysł, który mógłby zostać, jak na przykład tak sobie myślisz jako zawodnik? No jak tak już gadamy, to cię powykorzy. Niech to będzie No taka naprawdę. może, nie wiem, może żebym został jakimś, nie wiem, prezydentem UFC albo chociaż jakimś zastępcą. A już szefem KSW, Nie, nie. wice Martinem i wice Nie, Martin i Maciej. Maciej sobie dobrze radzą, więc zostawię ich A w roboty. UFC se nie radzą, więc chcesz im pomóc, rozumiem. Dokładnie. Zresztą mówiłem, żeby jest przereklamowany i nadal się tego trzymam. Potrzebują kogoś po prostu, kto ten okręt poprowadzi. Ja już sam jestem w Łodzi, ale nadal nie wiem dokąd płynę. Ej, przepiękne, to przepiękne, bardzo mi się podoba. Ten żart był naprawdę dobry. Okej, w każdym razie, to nie masz już więcej pomysłów, które można by było wprowadzić w MMA, które by Nie były mam już więcej cudowne? pomysłów. Musiałbym się zastanowić, a myślenie coraz gorzej mi wychodzi. No dobrze, to ci dziękuję bardzo za tę obszerną i jakże cudowną analizę, do tego też Ja rozmowę też trochę. w końcu udało nam się to dograć. Ale jeśli się spodoba naszym słuchaczom, teraz do was wszystkich apeluję, żebyście to jakoś przekazali nam, nie wiem, w komentarzach albo w lajkach na Tak, YouTubie. bo mój plan to jest po prostu w najbliższym czasie przejść do show biznesu. Więc jeżeli wam się podobało, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie. I zrobimy z tego stały cykl. To będzie gorąca linia z Wrzoskiem, w której będziemy gadać na wszystkie możliwe tematy dookoła. I będzie świetnie. Taki trochę dobry, zły, taki dobry, zły i brzydki, ale w dwójkę. Chyba, że. Tylko brzydki i piękny. Tak, dokładnie. Dobra, dziękuję ci bardzo. Ze mną był Marcin Ja dziękuję. Wrzosek. Pozdrawiam wszystkich. Oglądajcie KSW, kupujcie pay-per-view i widzimy się w Krakowie. Nie no, słyszymy się jeszcze gdzieś za tydzień, półtora i nagramy Okej. zapowiedź innych pojedynków Okay. KSW. Niech będzie.
Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz i do usłyszenia. Trzymaj się gorąco. To był Marcin Wrzosek w najdłuższej w historii gorącej linii rozmowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to tak jak mówił Marcin, łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i czekujcie kolejnych odcinków z udziałem polskiego zombie, bo no nie można przegapić takich rozmów. Naprawdę za każdym razem dowiecie się na pewno czegoś ciekawego od zawodnika z Łodzi urodzonego w Bydgoszczy. A tymczasem zapraszam już Was do kolejnych najbliższych gorących linii. Tak jak poprzednio, nie mam pojęcia kto to będzie, ale już ostro ruszyłem do roboty, więc mam nadzieję, że będą się pojawiały dość regularnie. Przy mikrofonie był Dominik Durniat, audycję Gorąca Linia sponsoruje firma Manto, www.mantoshop.pl. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami, do zobaczenia, cześć!